Witam ponownie w moim poradniku. Jesteśmy obecnie w bibliotece, z tego co pamiętam. A raczej pod samą biblioteką. Niewiele tam trzeba, żeby przejść dalej. Bodajże dwie minutki nawet mniej. W bibliotece, tutaj pozwolę sobie zaspoilerować, ukrywa się przedostatnie wydłużenie paska życia. Będzie to nam przydatne, gdyż wiadomo, jak mówiłem wcześniej chyba, im więcej wydłużeń paska życia, tym lepiej. To jedna sprawa, a po drugie, jeśli zbierzesz wszystkie, masz zupełnie inne zakończenie. No, ale tutaj wcześniej musimy jeszcze zbliżyć się z dziewczynkami. Wiadomo, dziewczynki są mobilne, więc musimy zachować się równie mobilnie. No nie, zapomniałam o tym. Musimy się zachować tak mobilnie, jak to tylko możliwe. Ewentualnie możemy złapać taką delikwentkę, one są podatne na duszenie. Trzech przeciwników. Cztery. Poprawka. Powinno nie być problemów tak duży. Trzeba zachować się po prostu mobilnie. Trzeba zachować mobilność. I tyle, ile możliwe, to unikać ciosów. Kiedy przytrzymasz dłużej klawisz ataku drugą bronią, wtedy zadasz dodatkowo obrażenie. Tak, ja. Wiem, że to będzie, więc wezmę aks. O, pięknie. Jedna skończyła drugą. Mobilność czasami zastępuje po prostu sprawianiem, żeby zawsze chociaż jedna leżała i gryzła w lewe. Ale to będzie dobrze, bo to będzie dwie naraz. Ten cios wykańcza je od razu. A także są podatne na ruszenie. Zresztą jak to tylko będzie w tej grze. Co do realnego świata, no... Kobietę można puścić, można spalić, ale ona i tak cię prędzej czy później znajdzie. On już zaatakował mnie jednym podmiotem. Thank you.
No sami w ten stop, ale nie wiem, czy do końca będzie nam potrzebny. I tutaj uwaga, musimy spalić na pewno przynajmniej jeden z dni piasku o właśnie w tym miejscu. Trzeba spowolnić od tego czasu i chwycić za dźwignię. Można próbować to zrobić na dwóch nawet, jeśli ktoś nie ma takiego dobrego wyczucia. Jednak moim zdaniem naprawdę jeden starczy. Jeszcze z dwóch stron. O, dobra. A, dziewczynki można też wyrzucać. Jeden trik. Można odblokować grafikę, ale tak naprawdę to nie miał wchodzą specjalnie grafiki. To też nie pokazuje dokładnie w miejscu ich ukrycia. Sami jesteśmy interesowani. Zawsze interesowałem mnie bardziej wątek główny niż wszystko, co należy do wątku pobocznego, takiego jak na przykład właśnie grafika. Średnio mi to kłóciło, powiem szczerze. Jeśli udać się zajęć przeciwnika w tył, można nawet, no to nie jest po licersku, ale można nawet go po prostu one-shotować. Aj, uniknęłam. Nie. Aj, no też musieliśmy uniknąć. Dobrze jest, byliśmy strasznie mobilni w bardzo, kiedy masz więcej niż dwóch przeciwników. Zresztą w ogóle w każdej walce, szczególnie walki z bossem, które mam na myśli, trzeba zachować mobilność. Spróbuję zaraz coś ogarnąć, bo ciekawie się sam, czy to zadziała. Teoretycznie, wtedy przeciwnik jest... Wtedy przeciwnik jest w jakby... w ogłuszeniu, więc sprawdzę, czy nie można wygrać i kiedy... Na otwartym polu zresztą zobaczymy, bo sam tej opcji nigdy nie próbowałem. Nie, dalej pan na tak kontruje. Co jednak CC pomaga, to znaczy ten trik pomaga, kupuje ci odrobinę czasu, ale jednak nie możesz wciąż wykonać wyskoki. To powinno wystarczyć. I tutaj musimy po prostu dobrze obiec, skoczyć. I jesteśmy. Mam drugi rekord. Tutaj musimy zeskoczyć i wskoczyć ponownie obok. No, twórcy nie zrobili czegoś takiego, że można z Zymsu przejść na półkę. Ale w sumie to nie mogę mieć nic dobrze, to będzie uratowane mnie chwilę, 2 sekundy. I tak ten film będzie oglądował się około godziny, więc te 2 sekundy będą zmieniały w różnicy. Teraz ogólnie wątek główny ciągnie się w tamtą stronę, ale tutaj jest wydłużenie paska życia. Jeśli ktoś chce przejść na takim trochę hard mode level, może próbować nam to przejść bez żadnego powiększenia paska życia. Tylko że wtedy, no właśnie, kiedy odblokujesz wszystkie paski życia, jest ten piękny luksus, że zmienia się zakończenie gry. Więc naprawdę, jeśli chcecie tryhardować, to lepiej po prostu wybrać trudniejszy poziom gry. Ostatnie wydłużenie, przed ostatnim wydłużeniem z tego spodnika nie było zbyt trudne, które trzeba po prostu przerwać, bieg w odpowiednim miejscu. I proszę bardzo, jesteśmy.
w miarę dłużenia paska życia książę staje się potężniejszy. To chodzi po prostu tylko o punkty życia. Nie zadajecie ani większych obrażeń, ani nie wytrzymujecie. To znaczy, jedyne co to właśnie wydłuża się pasek życia, więc wytrzymujecie ten jeden, dosłownie jeden czy dwa uderzenia więcej, jedno czy dwa uderzenia więcej. Ale nic poza tym. No, to znaczy, my już zebraliśmy kilka takich przedłużeń, więc grosz do grosza. Wiadomo. To 10 uderzeń chyba na końcu, to jednak... O, przepraszam bardzo. Nie chcę się znowu tam wchodzić. To 10 uderzeń jednak na końcu zabiłam tę różnicę. No bo szczerze mówiąc, no... 10 uderzeń od zwykłego przeciwnika... Nie uważam się za jakiegoś prosa w tą grę, bo nie jestem nim. Wciąż wiele rzeczy mi unika. Wciąż wielu przeciwników popełniam błędy, które tak naprawdę mi głupio potem, że o Boże, jak mogłem tak to zwalić? Przecież dałem się zrobić jej dziecko. I to przez durną grę. No właśnie. Nie uważam się za prosa, ale... These diversions are costing me time. Best I hurry to the throne room and the mask. No uważam się, bo sam naprawdę... No, przepraszam, zagapiłem się. One more time. Teraz dobrze. Za żadnego prostu się nie uważam, tylko po prostu... O Boże. Dobra, to było niebieskie. No właśnie o takich rzeczach mówiłam. Popełniam dziecinne błędy, atakuję dwa razy wybuchającego pieska, kiedy jeden hit wystarcza, a drugi hit jest tylko, żeby go odrzucić. Zawsze lepiej jest mieć ten dodatkowy punkt HP. Ciekawe, czy mnie nie znajdę. Jest! Jak szybko go można pokonać mieczem skorpiona? Jeszcze 3 hity potrzebne, żeby pokonać go pokonana. To naprawdę potężny błąd. I wystarczyło dosłownie chyba kolejne 4 hity, nie liczę dokładnie, ale tak na około 4 hity, żeby zniszczyć mu zbroję. Więc to naprawdę potężna broń. Dostaliśmy tak naprawdę maszynkę do mięsa. Wspinaczka wiadomo. Przeciwnicy. O, przeciwnicy. No niestety walka nie będzie ciekawa, bo wszystkich mamy na dosłownie hita. Nie ma co się z nimi taskać, mam tu drugie przejścia. Teraz pamiętam, że chodzę to na poziomie normalnym, niełatwym, więc jednak pułapki coś będą mi robić. Dlatego, że na łatwym bym nawet o to za bardzo nie dbał, bo to jest normalne. Lepiej mieć ten kilka punktów trochę więcej, kiedy chcę się walczyć. Możemy sobie otwić drogę. A tak naprawdę to tylko trochę wydłużyłem, bo jest taka scena, kiedy książę przesuwa dźwignię. I tutaj sobie zapiszmy, bo jednak wolę mieć jakiś punkt odniesienia,
Bo tutaj zaczyna się tak naprawdę kolejny, droga do kolejnego, ostatniego wydłużenia paska życia. Ja wolę jednak mieć jakiś, nie wiem, jakiś safe, który właśnie dałby mi, gdybym nie mógł tego zrobić, później dałby mi jakieś zabezpieczenie. Wracamy do sali tronowej tymczasem. O Boże, no, o tym mówiłem. Widzicie, zajrzałem, Jezus Maria. Za wcześnie. Zbieram piasku, ale nawet się nie martwię. Tak samo jak naszym niższym poziomem HP, bo tak naprawdę zostało tylko kilka pułapek. Właśnie punkt życia i piasek lepiej nie jest zostawiony. Więcej się tego zużywa na pułapki niż na wrogów z krwi kości, że tak to ujmę. A, jedna rada. Kiedy masz wszystkie przedmioty paska życia i masz pełne dwa okręgi, tutaj pojawia się ostatni miecz. Najlepszy, jaki możemy mieć, ale nie będę spoilerował oczywiście więcej. Po prostu tutaj go zdobywamy, tutaj go dostajemy, ale uwaga, on jest dostępny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz wszystkie punkty, wszystkie wydłużenie paska życia zrobione. Szybko przechodzimy. I tutaj dochodzimy do kolejnej nadscenki, gdzie książę rozmyśla. After all I've done to be rid of them, still they haunt me. Even if I am to find the mask of the Wraith, fate will find a way to reclaim me. I will only be given a second chance to fail. I'm overlooking something. I must think this through. Możemy sobie usiąść na tronie. It looks similar to the ones I saw on my way back from the prison. Ale oczywiście książę jest bardziej hipsterem i on woli zamiast siedzieć, woli stać. It worked earlier. Wiadomo, najlepsze co działa to sword. Dobry miecz jest dobry na wszystko. The sands would be created, but the Maharaja would fail to find them. They'd never be brought to his palace, and I would never release them. The Dahaka will have no business with me. My goal is clear then. Use the mask to force Kailina into the present where I can kill her. It's simple. Or sounds simple. No, niestety. Książę, to nie jest takie proste, jak myślisz. Zobaczmy kąty. To znaczy kąty dostępu do tego. Obstawiam, że to będzie, nie wiem, może krzyżaczek. Spróbujmy krzyżaczkę. Nie, to nie będzie krzyżaczek. Zobaczmy teraz to. O, trafiłem. Teraz może to? Nie. No to już mamy wiadome. Nie jestem pewny, czy zawsze wszystkie kody, które pokazuję, kody dostępu do portali są prawidłowe za każdym razem na danym poziomie. Nie jestem pewny, czy twórcy nie zrobili tego tak, że po prostu kody się za każdym razem losują. Ale może być będzie. Oczywiście nic się nigdy nie chciało tego zapisywać, nic ani sprawdzać. A jeśli wy macie tyle chęci w sobie i będziecie chcieli grać w tą grę po tym, co tutaj pokazuję, albo przechodzić ją według moich porad, będę wdzięczny, jeśli skomentujecie i powiecie mi, czy tak naprawdę to działa. Nie chcę się bawić z pieskami, powiem szczerze, ale chyba nie mam wyboru, bo nie mogę w pies po ścianie. Walka z pieskami jest, no niestety, nie można z nimi robić nic poza tempem naciskaniem lewego przycisku myszy i ewentualnie jakiś odbitek od ściany. Zero akrobatycznych,
akrobatyczne. Zero jakichkolwiek ulepszeń w walce, tylko przestępowanie nad nimi. Można nie dać się trafić, można zrozumieć taki challenge. No ja bym właśnie przegrałem. Jeszcze na górze jest jeden, ale na wątpię, żeby sprawiał większe kłopoty. No i będzie tutaj jeszcze jeden, którego trzeba stracić w odpowiednim momencie. I tutaj myślę, że zrobimy sobie właśnie przerwę w nagraniu. Koniec tej partii jakby. Przed areną walk. No, fajnie to brzmi. Wchodzimy na arenę, więc jak taka typowa telewizja, przerywamy w najlepszym momencie.